oficjalnie na spotkaniu klubu deweloperów. Ja się jestem pod wrażeniem. Zainspirowałem ściarkami na moim bloku, dzięki temu 160 metrów zyskałem. To ile kasy? Myślę, że około miliona. O kurde, dobrze. Także warto przyjeżdżać. Warto rozmawiać. Warto rozmawiać. Dokładnie. Problem, z którym musieliśmy się zmierzyć od samego początku na tej działce, to był rów, który przebiegał przez sam środek tych budynków, które teraz widzicie. Słowo też o finansowaniu inwestycji. Generalnie model, który ja stosuję, on jest powtarzalny i generalnie jest dość podobny zarówno na Goczałkowicach, jak i na Trzech Lipkach. Oficjalnie na spotkaniu klubu dewelopera właśnie na budowach w Goczałkowicach, w Bielsku, zaczynamy od Goczałkowic, także dzięki za tak liczne przybycie. Plan jest taki na początku, właśnie Andrzej i Maciej wam opowiedzą o budowie, w ogóle skąd pomysł na tą działkę, jak to wszystko wyszło. Ja pod koniec opowiem też o finansowaniu. No i myślę, że jeżeli są jakieś pytania bezpośrednio związane z tym, co chłopaki mówią, to od razu pytajcie na bieżąco. Oddaję głos tutaj w pierwszej kolejności Andrzejowi. To ja również witam was bardzo serdecznie w Goczałkowicach na ulicy Letniej, na naszej inwestycji. Cieszę się bardzo, że spotkaliśmy się w tak licznym gronie, że mieliście czas i ochotę w ogóle przyjechać tutaj do nas. Wiem, że wielu z was już realizuje swoje inwestycje. Być może są osoby tutaj, które dopiero zaczynają. Ja też nie tak dawno nawet zaczynałem. Dzisiaj już jesteśmy troszeczkę w innym miejscu, mamy dużo większe doświadczenie. Powiem szczerze, kiedy tutaj pierwszy raz trafiliśmy, zobaczyliśmy tą działkę, to naprawdę bardzo mi się ona spodobała. Problem, z którym musieliśmy się zmierzyć od samego początku na tej działce, to był rów, który przebiegał przez sam środek budynku. Przez sam środek tych budynków, które teraz widzicie. I on był naniesiony na mapy, więc należało zacząć od tego, aby uzgodnić przesunięcie tego rowu w wodach polskich. A uwierzcie mi, że nie było to łatwe. Szczerze, że jak usłyszałem cenę za to całe te konstrukcje, to się spróbowałem trochę. Ale przeszło ci już? I mówię, mogły być te końskie. No. Ale są ładne. Na przyszłość zastanówcie się dwa razy. Ale wiecie, z racji tego, że byliśmy jedynym deweloperem, który się wystawił, no to i tak. No mieliśmy największe dwie nagrody. Nie no, żartuję. Powiedz, jak ci się podoba na dniu otwarcia? Nie no, bardzo ładnie. Widać takie gospodarskie, fajne podejście, co nie zawsze można zauważyć, a tu ewidentnie można zwrócić uwagę, jak wygląda elewacja, jak są dopracowane szczegóły, oprawy, okna, jakie też jest podejście i taka dbałość o jakość. Na pewno w dużych firmach ciężko jest osiągnąć taką staranność i nadzór nad takim całym procesem. Od chwili projektowania po chwilę przygotowania realizacji i po wdrożenie.
najczęściej robią to po prostu osobne działy, a tu nie ukrywam, takie gospodarskie podejście robi wrażenie. I to widać jak fajnie Andrzej, jak fajnie Maciej są zaangażowani. Widzę, że Paweł też śledzi budowę intensywnie, nawet dronem w trakcie. Myślę, że weryfikacja jakości. Tak, system gospodarczy na całego, także pracownicy na pewno czują oddech na plecy. Jak tam, Marek, wrażenia? Dzień, bardzo, bardzo dobrze. Pierwszy raz tutaj jestem. Wiele fajnych informacji. Właśnie rozmawiamy z Paulą, że na takich dniach możemy porozmawiać też z deweloperami. Nie tylko jak sobie sami możemy oglądać, ale też jeżeli właściciel opowiada, dużo cennych informacji. Domek przyjechał do nas z Zamościa. Z Chełma. Przyjechaliśmy z Chełma. Z Chełma. Województwo lubelskie. Dokładnie. Kresy wschodnie, ponad 500 km. Ale przybyliśmy tutaj zobaczyć budowę, spotkać się. Jak wrażenie? W takim gronie. No słuchamy, uczymy się, jesteśmy w trakcie przygotowania pierwszej inwestycji, także czerpiemy wiedzę jak możemy, wyciągamy wnioski. Coś Ci się szczególnie spodobało? Jakieś rozwiązanie? No, najbardziej to podchodzi mi to te dodatki od dewelopera i trochę podwyższenie tej jakości standardu i nie jechanie po najniższej linii oboru. Czuć jakoś, fajnie. Wiecie, tu kolega jest bardzo doświadczony tutaj wykonawcą, generalnym wykonawcą, także... Słuchaj, co uważasz o tej budowie? Bardzo dobra jakość. Wydaje mi się, że bardzo dużo wkładacie w tą inwestycję, że na pewno ci powinni być zadowoleni. Są tu użyte na pewno materiały bardzo wysokiej jakości. To można przyznać. Wrażenie, chłopaki. Bardzo fajne. Fajna budowa, bardzo ładna. Ja się jestem pod wrażeniem. Zainspirowałem ściarkami na moim bloku, dzięki temu 160 metrów zyskałem. To ile kasy? Myślę, że około miliona. O kurde, dobry. Także warto przyjeżdżać. Warto rozumieć. Warto zobaczyć. Dokładnie. Super, rewelacja. Znowu nowe wiadomości i nowi ludzie. Co bierzesz dla siebie? Co biorę? Wszystko, co tutaj jest do zaoferowania. To na pewno wykorzystamy na naszej budowie te ścianki Ord. Z Maćkiem już wielokrotnie o tym rozmawialiśmy. No bo to jest tańsze rozwiązanie. Suma summarum, jak tak wychodzimy, to tak nie dość, że zaoszczędzamy na metrach kwadratowych. To do tego jeszcze nie trzeba to tynkować, więc odpada nam koszt tynku z dwóch stron. I prezesie, ja dziękuję, że tyle pan głosu nadwyrężył. Proszę bardzo. bardzo dobrze powiedziane wszystko. Tak, dziękuję. Jak wrażenia? Bardzo dobre wrażenia. Bardzo fajna budowa. Ja nie byłam w tych terenach, ale imponująca budowa. Tak? Rozwiązania bardzo fajne. Zwłaszcza przez pryzmat szkód górniczych w tym rejonie. Aha. Nawet nie wiedziałem, że aż tak często tutaj występują. Aha. No ale no, wzmocnienia imponujące. Cieszę się, że też bierzecie coś dla siebie. Bartek, jak wrażenia? No pozytywne, jak najbardziej. Jednak na żywo trzeba to zobaczyć, żeby przekonać się co do tej jakości, o której Andrzej tyle mówił. Naprawdę. No to widać tą jakość. Jest coś konkretnego, co też jakby taką ci dało lampkę, po prostu przebłysk, coś takiego nowego, taki jakiś konkret? Wiesz co, no, potwierdziło mi się na pewno to, że trzeba być często na budowie, żeby jednak pilnować ekipy, żeby tą jakość uzyskać, to jednak trzeba być cały czas na bieżąco tutaj. Słuchajcie, to co widzicie, to największa kolejka na gofry i lody deweloperów. Słuchajcie, jak już wszyscy będą mieli tam coś słodkiego, to ja o finansowaniu opowiem. No bo będzie gorzko. Moi drodzy, sponsorem tego odcinka jest lodziarnia Blank Fino w Goczałkowicach. Jak sobie przypomnę, to Andrzej właśnie najpierw mnie zabrał na domy na letniej, a potem tu mnie zabrał do lodziarni, nie? Na łąkę na letniej. Na łąkę. Na pastwisko. Tak, tak. Jesteś i tak to się... Tak to się zaczęło. Słuchajcie, jeszcze są dwie ważne informacje. Jako jedyni budujemy w Goczałkowicach obecnie domy.
i zostało tylko 8 domów. Gdybyście... Także... Gdyby coś, to wiecie. Także gdybyście chcieli kupić... I zobaczyć tam jeszcze, nie wiem, na to dzisiaj jest szansa z dodatkowym rabatem. Minus 10%. Idziemy właśnie na naszą drugą inwestycję. Już ekipa gotowa. Przepiękne widoki. Słońce dopisuje. 24 stopnie, słuchajcie, krótki rękawek, jak widać na załączonym obrazku. Tak. Pogoda nam sprzyja. Słowo też o finansowaniu inwestycji. Generalnie model, który ja stosuję, on jest powtarzalny i generalnie jest dość podobny zarówno na Goczałkowicach, jak i na Trzech Lipkach. Przeważnie dążymy do tego, żeby właśnie wraz ze wspólnikami, bo tutaj jeżeli chodzi o zakup działki, no to ten zakup zabezpieczyć samodzielnie, a potem staramy się dobić tak naprawdę na takim etapie, gdzie ja dołączam do projektu, do tego, żeby mieć środki zabezpieczone na stan surowy. I zarówno w jednym i drugim projekcie tak to było ułożone. Wystartowaliśmy tam na Goczałkowicach w październiku. Mniej więcej gdzieś w lutym ten kredyt dostaliśmy. Złożyliśmy wniosek, pamiętam, że początkiem roku. No i tutaj było dość podobnie, chociaż powiem wam szczerze, że ten wkład własny, który musieliśmy osiągnąć do tego, żeby mieć te 25%, to są prawie 5 milionów. I powiem szczerze, że to już była taka znaczna kwota, żeby sobie z tym poradzić. Tak naprawdę no to zbieranie dość długo nam trwało, bo zaczęliśmy gdzieś tam w grudniu zeszłego roku szukać tego finansowania, a no był to taki trudny moim zdaniem moment rynkowy. Była zła prasa, jeżeli chodzi o deweloperkę, o to, co się wydarzy z rynkiem nieruchomości. Realnie domknęliśmy to finansowanie właśnie tutaj w lipcu. Też duży wkład mieli członkowie klubu dewelopera tutaj i Jarek pomógł, też znalazł inwestora strategicznego do projektu i też Piotr Jędrzejczyk też troszkę dorzucił. Także tak naprawdę byliśmy gotowi, żeby w ogóle wystąpić o kredyt dopiero właśnie w lipcu. Ale no oczywiście ten czas, który trwał, on nie był stracony, bo my tak naprawdę na etapie, kiedy mieliśmy, pozwolenie na budowę, pamiętam, że to był koniec października, też długo trwało, bo tak naprawdę ta działka została kupiona wcześniej przez Andrzeja na etapie, kiedy był tylko dojazd z tej wąskiej drogi, ona ma mniej więcej 4 metry. No i nawet była taka sytuacja tam z miastem, że na początku urzędnicy się zgodzili w mieście, żeby mieć umowę drogową, dojazd z tej drogi. W ostatniej chwili okazało się, że wtrącił w to prezydent, że nie wyraża zgody. I tak naprawdę zaczęły się też negocjacje, żeby właśnie ten dojazd szedł od tej strony w dół aż do galerii handlowej, żebyśmy tutaj też częściowo w tych prasach uczestniczyli. Też trwały negocjacje. Maciej, podpowiedz mi, gdzieś tak naprawdę od zakupu do pozwolenia na budowę półtora roku. Prawie dwa lata. Także też to pokazuje, jaka jest wartość działki w ogóle już z pozwoleniem na budowę, a bez. Potem też, nawet jak już to pozwolenie było, wiecie, tak naprawdę no końcem października, to też tak od razu tej łopaty się nie da wbić. W międzyczasie, oprócz tego, że podejmowaliśmy próby znalezienia inwestora, no wiadomo, najwygodniejsze było, szukaliśmy jednego inwestora strategicznego. Ostatecznie jest to oparte na kilku inwestorach, te finansowanie i powiedziałbym, że te czasy też nie zmarnowaliśmy, bo praktycznie jak ja dołączyłem tutaj do projektu, no to też zaczęliśmy po pierwsze, Paulina też zaczęła na nowo przeliczać ceny mieszkań, zaczęliśmy też optymalizację projektu, pracowaliśmy nad projektem wykonawczym. Realnie powiem wam, takie prace, żeby przygotować ostateczny produkt, to trwały prawie do końca kwietnia. I to były regularne, cotygodniowe zebrania, poprawki w projekcie, policzenie wszystkiego, wszystkich komórek, wszystkich miejsc parkingowych, wycena wszystkiego.
No i tak naprawdę powiem Wam tak, że też podchodząc do tego finansowania, te środki, które zebraliśmy, no to one pozwoliły nam no, zabezpieczyć tą budowę mniej więcej na... Wystartowaliśmy w lipcu, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad. Do listopada, do końca było zabezpieczenie. Dzisiaj ten kredyt jest przyznany. Myślę, że w ciągu 2 tygodni zostanie wypłacony w obu inwestycjach. Pomagał nam właśnie tutaj Wiktor z tym finansowaniem. Także oba się zakończyły sukcesem. No i powiem Wam tak, ja pierwszy raz też doświadczam takiej sytuacji. Jak to jest w ogóle budować w jakiejś takiej topowej lokalizacji, tak? Z widokiem. No, i to jest, powiem Wam, diametralna różnica, bo my dzisiaj na tym etapie zaawansowania mamy 33% lokali zarezerwowanych. Teraz już wiedząc, że mamy przyznany kredyt, założyliśmy rachunek powierniczy, będziemy tych klientów już zapraszać na podpisanie umów rezerwacyjnych, a tych, którzy kupują gotówkowo, od razu na umowy deweloperskie. Także, co mogę Wam powiedzieć, bo też mamy doświadczenie w projekcie na Brzozowym, który też ma, jest bardziej taką jakby, tam mamy inwestycję w Aleksandrowie Łódzkim, gdzie to jest tak, ja powiedziałbym, dzielnica Łodzi, tak bym powiedział, centrum gdzieś tam 20 minut, jakby na obrzeżach blok i na tym etapie, gdzie mamy do końca budowy mniej więcej 6 miesięcy, mamy 55% sprzedaży, tam akurat z różnych powodów mieliśmy 3 podejścia kredytowe, robiliśmy to bez brokera, no niestety nie poszło tak jak chcieliśmy, ale dzięki temu, że te projekty się dobrze sprzedają, tak naprawdę tam się też śliznęliśmy, że dzisiaj z tego, co jest sprzedane, tak naprawdę jesteśmy w stanie tą budowę dokończyć. Sprzedaż tak naprawdę pokrywa koszty budowy. No i powiem Wam, że tutaj no, ten kredyt bierzemy, pewnie nie wykorzystamy go w dużej mierze, pewnie to będzie bardziej taka obrotówka. Będziemy czekać na kredyty, będziemy czekać na te teraz jakby pierwsze domknięcia, potem to może się okazać, że ten kredyt bardzo szybko się zamknie. Natomiast oczywiście go bierzemy, żeby po prostu się też nie stresować i po prostu tą budowę teraz już jak najszybciej pchać do przodu. Też na tym etapie, kiedy dostaliśmy tą decyzję pozytywną, od razu zrobiliśmy podwyżkę wszystkich mieszkań o 3%. W ogóle ten blok, co widzicie tam, czerwona cegła, bo ceny były około 8 tysięcy, kiedy my ustalaliśmy ceny od tak naprawdę 10 do 12 tysięcy, tak? I też nam zależało, żeby wyjść z ofertą, zanim wyjdzie Murapol, bo chodziło o taki efekt, żeby upublicznić ten cennik i Murapol, żeby wziął od nas ceny. I tak naprawdę tak się zadziało.